Przed obejrzeniem filmiku nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Projekt Natura. Jeśli klikniecie w ikonę dzwonka, już zawsze, kiedy pojawi się nowy film, dostaniecie powiadomienie. Ładne, gęste włosy to symbol fizycznej atrakcyjności i młodości, zarówno w przypadku kobiet, jak też mężczyzn. Dlatego ich utrata czy siwienie może mieć istotny, negatywny wpływ na samoocenę i jakość życia osób dotkniętych siwizną. Procesu siwienia włosów nie da się odwrócić, można go jednak za to efektywnie ukryć, a najczęściej robimy to używając farb do włosów. Zanim jednak sięgniesz po sztuczną farbę, obejrzyj proszę ten film, by dowiedzieć się, jakie rozwiązanie na siwiejące włosy ma medycyna naturalna, bo jak wiemy, produkty dostępne w sklepach często zawierają w sobie substancje chemiczne, które nie są dobre dla zdrowia. Siwienie jest konsekwencją zanikania melatoniny we włosach, która odpowiada za ich kolor. Tempo, w jakim pojawiają się siwe włosy, zależy od indywidualnych predyspozycji każdego człowieka. Może się zdarzyć, że u niektórych już w wieku 25 lat pojawią się pierwsze jasne kosmyki. Inni natomiast jeszcze po 50 wciąż cieszą się swoim naturalnym kolorem. Dziś przedstawię Państwu prosty, tani i domowy sposób na przywrócenie czarnego koloru siwym włosom, który przywraca produkcję melatoniny. Dlatego też siwe kosmyki znowu nabierają naturalnej barwy, a co najlepsze, działa on już po pierwszym zastosowaniu. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy jednej cebuli, jednego jajka, dwóch łyżeczek oliwki do ciała dla dzieci, ja użyłam do tego celu oliwki Johnson's Baby, dwóch łyżeczek żelu aloe vera. Najpierw należy zblendować cebulę na gęstą pastę, po czym wycisnąć z niej przez sitko świeży sok. Następnie należy oddzielić żółtko od białka jajka i dodać białko, które jest źródłem wielu rzadkich minerałów i bez wątpienia odżywi nasze zmęczone po zimie lub wysuszone słońcem włosy. Kolejnym elementem jest oliwka oraz żel aloe vera, które dodajemy do powstałej mikstury. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, a kiedy otrzymamy jednolity płyn, niewielki wacik zanurzyć w płynie i nakładać na włosy u samej nasady. Po wmasowaniu płynu w skórę głowy i pozostawieniu na noc, siwe kosmyki powinny powoli wracać do swojego naturalnego koloru. Ważne jest, by zostawić miksturę do zadziałania na noc. Wtedy ma większą szansę na odżywienie skóry naszej głowy, a regularne jej stosowanie powinno permanentnie przywrócić naturalny kolor naszych włosów. Raz użyty płyn nie nadaje się do ponownego użycia po upłynięciu dłuższego czasu. Za każdym razem należy przygotować świeży miks, bo tylko wtedy przyniesie on nam oczekiwane rezultaty. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam, zapraszam do odwiedzania sklepu Projektu Natura, gdzie znajdziecie wiele ciekawych, naturalnych i przydatnych produktów do pielęgnacji ciała, naszą stronę internetową oraz profil Patronite. Życzę dużo zdrowia!